To jest potwierdzane nagraniem, że pan Janusz był też świadkiem państwu, my PiS nas upoważnili do wszelkich działań. Bardzo bulwersuje mnie to, że w innych państwach, gdzie nawet mieszkał najmniej znany poeta, wszystkie takie domy, miejsca kultywuje się. To są domy, gdzie mogą właśnie turyści przychodzić, zwiedzać. Natomiast tutaj chodzi po prostu o zniszczenie, o zrównanie z ziemią, prawda, żeby po prostu problemu nie było. Według mnie to jest dom pokoleniowy. Nie można ludzi tak traktować tylko dlatego, że jakiś, no nie wiem, pomysłodawca wziął, nie zorientował się, gdzie co stoi i planach postawił, będzie stał tutaj jakiś kolektor. Wzywam państwa do opuszczenia. Dlaczego pan ignoruje prawa tych ludzi? Specustawa mówi, że musicie im do 5 maja wypłacić odszkodowania. Czego żeście tego nie zrobili? Proszę pana, dlaczego pan nie chce, żebym panu przedstawił stanowisko tych ludzi? Nikt nie chce ich wysłuchać, sąd nie chce ich wysłuchać, pan też nie chce wysłuchać. To jest skandal, proszę pana. I będzie skarga na pana i do Unii. Przepraszam, ale chodźcie, biorą górę. Chodźcie. Ja jeszcze raz pana proszę, żeby pan te dokumenty, jeżeli pan te dokumenty weźmie, odejdzie. A dlaczego pan nie chce ich w ich imieniu? Ale ja proszę pana, że pan te dokumenty w ręce wziął, ja odchodzę. Ja w tym momencie dostaję pan ode mnie te dokumenty i pan, ja odchodzę. Nie prawa tych ludzi. Policja wzywa osoby, ale ja proszę pana, utrudniają wykonanie czynności egzekucyjnej o udostępnienie miejsca i dostępu do wykonania tych czynności. Ale ja, ale proszę pan, ale pana, ale pan nie chroni prawa tych ludzi. Się do tego pan chroni prezydenta, który łamie prawo. No to Unia zabierze dotacje, to w ten sposób pan w tej chwili interes bardzo, żeby funkcjonariuszy o zrobienie miejsca tutaj dostępu. Ja proszę, żeby przeczytamy. Ja proszę, że my jesteśmy w ramach praw człowieka. Jesteśmy przeciwni łamaniu prawu człowieka. Proszę przy użyciu siły fizycznej zrobić dostęp. Jeżeli będzie siła fizyczna, to łamanie prawa. No, dokonaliście czynu, o którym Unia się dowie. ZOMO! 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 Nie. Blokować się do soboty. Bandyci! Lodzie! Ej, ty! Panie komorniku, będzie pan do końca życia wspominał ten moment. Będą pana dzieci się za pana wstydziły. Chcę zobaczyć ten moment. I teraz złamaliście prawo państwa. Trzymać. Ja mogę wejść. Nie mogę. Zaraz będą wyproszeni wszyscy. Kurwa. Być wyproszeni, bo poszli. No to poszli już, tak? Albo wszystkie media, bo żadne. Ela, trzymaj się, my zostajemy tutaj.